Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracam do was, ponieważ widzicie to kurwa, to i te dwa, to są kurwa wiwerny. Jestem praktycznie dokładnie w tym samym miejscu i przyszłam tutaj do was tylko po to, żeby wam powiedzieć, że są wiwerny, w sensie włączyłam nagrywanie. Ale ponieważ jesteśmy tak daleko, postaramy się przed nimi uciec. Jakie to ma w ogóle poziom? Nie wiem, nie spojrzałam. Za bardzo się boję. 9. Technicznie mamy szansę. Spróbujmy. Proszę się nauczyć obsługiwać kuszą. Kompletnie tego nie ogarniam. No. To nie był dobry czas na atak. Wzięliśmy sobie, znaczy wzięłam sobie groma jaskółkę. Pięknie. Wpis z bestiariuszu. Skóra, mutagen, moczołuski i jajo wiwerny. Dobrze. To tylko ja! Przede mną się nie ucieka. Chyba. Czyżbyś była niezadowolona? Płotka? Nie dziwić się. Sama byłam zaskoczona. Postanowiłam zawalczyć z nią tylko dlatego, że miała 9 poziom i że miałam z nią jakiekolwiek szanse. No to jest skała. Ja się zastanawiam, dlaczego nie możesz tego obejść. Jakieś zajece? Dlaczego masz tak chujowo kamerę ustawioną? Dlaczego mam tak chujowo kamerę ustawioną? Dlaczego masz wyciągnięty miecz? Okej, to gdzieś tutaj. Tutaj masz jakieś ładne wzgórze. A tam mamy kupę zgnilców. Okej, oślepiłam samą siebie. Okej. Cofajmy się. Dobrze. Okej.
Chodź na mnie. Okej, zostałeś ty jako ostatni. Mam nadzieję. Że jako ostatni. Dobra. Pozbierajmy to wszystko. Już się tutaj porozglądamy. Wierzę, że tutaj jest właśnie ten grób. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. A, dobra. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Dobra, musimy teraz porozmawiać z guślarzem, tak? Może to zrobimy. To zobaczmy, co jest tutaj. Z daleka od tej mgły, jak wam życie miłe. Właśnie. Panie, Lesław. Uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki i na opał dobry, i na... Pasjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Bywaj. On ma na imię jak? Lesław? Zadania? Chyba nie mam tutaj... Ale wydaje mi się, że imię Lesław mi się obiło gdzieś. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. A, ano stąd ja. Miałem dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Spróbujmy 280. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. Spoko. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. Dobra. Zostanie na potwór z bagien. Pokaż mi to zadanie. Mhm. 12 poziom. Powinniśmy sobie poradzić technicznie, ale... Idziemy się rozmówić z guślarzem o te dziady. Najpierw. Dobrze, cieszę się, że mam to zadanie, tak? Gdzie jest mój koń? Tu jest mój koń. Widzę jakieś utopce. No wchodź, że... Gdzie tu jest jakiś najbliższy drogowskaz? No w tej wsi jest najbliższy. A tu jest leszy. No dobra, nie ma co. Czego ty mi tak chujowo kamerkę ustawiasz? Dobra, nie ma co na razie pędzić na złamanie karku.
Teoretycznie jedziemy... O, harpie. Walczymy z nimi? W sumie można by spróbować. Atakuje mnie ktoś? O, jak pięknie! Jakie ładnie zabija! Mniejsze mutageny. To jest chyba gniazdo. Okej. Czy będę w stanie go rozwalić igni, na przykład? Czy to w czymś pomoże, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobra. Płotka, chodź. Chodź, rumaku wierny. Fajnie się walczyło z tymi harpiami. A tutaj była tylko jedna wiwerna, a reszta to były harpie, tak? No dobrze. Jest ten skurwysyn leszy. Pon w dupę. Okej. Okay. My jedziemy do znaku. Jestem troszkę... Jest Geralt troszkę też niebezpieczniejszy od twojego koteczka. Szybka podróż. Guślarz. Tutaj co? Przenieśmy się do Konar. O Jezu, jak się ciemno zrobiło. Że mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Przenieśmy się do Konar. Kupujecie czy oglądacie? Z tobą chyba grałam w Glinta. Pokaż mi swoje towary. Spoko. Posprzedawajmy mu rupiecie. Tego nie, tego nie. Okej, okay, to lalkę dla tej mamy. Alużoną, rupieć. Oś ty, oddawaj mi to. Przedaj. Przedaj. To sobie zostawimy. Przedaj. Tego sprzedać nie mogę. A to jest, to był list od Nienefer, dobra. Sam ci nic nie sprzedam. Trzymaj mleko. Olej nie. Mieczy na razie nie tykam. Ten ci mogę sprzedać. Tego ci na razie nie sprzedam. Ten ci sprzedam na pewno. Miecz łowczy czarownic. Żeby mi się nie powielało. A nie, z nim nie graliśmy. Dobra. Bywaj. To bywaj na razie. Kupujecie, co oglądacie. Zagrajmy w Winta. Chcę grać w karty. No, gramy. No nie mam nic. Mogę to wywalić? Nie, to chcę zatrzymać. To chcę wywalić. Dawaj mi tego Jarpena. Potrzebuję więcej kart. Zaczynam jako pierwsza.
Dobra, my co nie spoko karty, zamienimy tego. Okej. To mi powinno wystarczyć. On jest cesarstwo Nilfgaardu. Zacznijmy od ciebie. Nie mam żadnego szpiega. Tych dwóch bym sobie zostawiła. Tych. No jeżeli się teraz poddam, to wygra. Nie wolę tego wrócić. Okej. Okay. Ciemnik się poddał. On ma 23, a on 28. Tu się poddajmy w tym momencie. O, super. Pięknie. Pięknie. Co oni mają napisane? A, ale głównie zabijam, tak. Razy dwa. Super. Okej, okay, użyjmy tego w tym momencie. Nawet jeżeli on ma jakąś kartę niszczącą, osłabiającą, dobra. W tym momencie wygraliśmy. Czyste niebo. Chciałam po prostu sprawdzić, czy... Ale z tego, co widzę, to nawet jeżeli... Rozkaz wydany przez dowódcę jest silniejszy niż oczyszczenie nieba i tak dalej. Super. Bardzo się cieszę z tego powodu. W sumie wygrywamy tylko pieniądze. Dobra, chodźmy pomówić z guślarzem. A nie, wygraliśmy kartę. Zajebiście, gdzie jesteś, Potka? Nie zdążyłam się zorientować. A już wiem, gdzie jesteśmy, w której wsi jesteśmy. Sama cię znajdą. Queen. Kochaniuczka, dobrze na noc drzwi zamknij. Dobra. Idziemy do guślarza. Się z nim rozmówić. Proszę bardzo, tutaj. Tak pięknie w cieniu. Żeby cię nie grzało. Księżniczka. Co cię tak gryba? Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza, ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? No to bym was do czarownicy odezwał. To nie guślarza, że... Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Okej. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Poczekamy, aż wszystkie te komunikaty nam przylecą. Dziady!
Pokaż mi swoje towary. Składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Mhm. Masz to pochodnie z tego, co widzę. Schemat. To mnie nie interesuje. Okej. Dobrze, zobaczmy. Zwiększa zapas powietrza pod wodą i poprawia widoczność w czasie nurkowania. Odwary mnie średnio interesują. Chociaż mogłabym te wszystkie oleje niby porobić, tak? Te oleje, odwary. Później mi się to będzie po prostu odnawiać. O, kartacza sobie zróbmy. Brakowało mi tylko tego, tak? Tak. Substancje alchemiczne. Dobra, więc zrobimy sobie kartacza. I spróbujmy zrobić ten biały miód. Nie to. Masz tutaj... Masz. Okej. Okay. Bywaj. Mhm. Siądźmy sobie tutaj. Tym. Mapa świata i chwipunek alchemia. Najpierw zróbmy biały miód. Mhm. Odwary nie. Petardy. Zróbmy kartacz. Z tym się nie chcę bawić. Przeciwko hybrydom. Przeciwko trupojadom bym zrobiła. Olej przeciwko przeklętym. A zróbmy ten olej przeciwko hybrydom. Jad wisielców. Humanoidom. Okej. Okay. Dużo tutaj tego trzeba. Jad wisielców. Nie mam jadu wisielców. Okonek Kera. I kamień mandragory. Ej, kojarzę ten jad. W dwójce mieliśmy go zrobić. Ale się ciemno zrobiło. Dobra, tak czy inaczej. Pokaż mi ekwipunek. No mam troszkę tych olejów, eliksirów. Biały miód. Petardy. Weźmy tutaj tą petardę. I dobra. Powiem wam tak. W tym miejscu to było na tyle. W kolejnym odcinku wybierzemy sobie kolejne zadanie. Poboczne oczywiście. Natomiast tutaj ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę. I to by było na tyle. Na razie.